I tak, hejka siemka, witam na moim warsztacie. Tym razem zdemontujemy sobie taki mikser, robot kuchenny, który otrzymałem w paczce od Marcina podczas jego wizyty podczas Targu Staroci w Tychach, także wielkie dzięki Marcin. Sponsorem odcinka oczywiście jest Marcin. Co, mamy taki tutaj robot chińskiej produkcji, a więc to zapewne w środku będzie chińska sowa. Już patrząc tutaj do środeczka, są takie śruby specjalnie, nie na normalny śrubokręt, ani płaski, ani krzyżakowy, tylko taki płaski z takim wypustem. Tak więc ja sobie to otworzę oczywiście za pomocą młotka. No, towar leciutki, także w ogóle ciekawe, co tam w środku jest. Zważymy. No i co w środku? Jak chiński mikser, to pewno chińska miedziucha. Pyk, towar na wagę. No, nawet kilograma nie ma. 985 gram, także szału nie będzie, ale zdemontujemy, zajrzymy do środeczka. Uwaga, na bok. Także ja myślę, że demontaż rozpoczniemy właśnie od szyny, którą otrzymał od innego Marcina. Pozdro, Marcin. I oczywiście życzę wszystkim miłego oglądania. No i tak, ja już po demontażu, no poszło sprawnie, fajnie, że chińska sowa była bogata w prawdziwą miedź, także szacun, jeszcze taki kawałek miedzianego takiego, takich styków padł, także pod względem miedzi trochę tam się działo. No i co mamy? Mamy złomik, no przewaga złomu, chyba ta obudowa tego stoja, no będzie, wiernik też zaliczy do złomu, oczywiście wiernik trafia do wierników, tak to zwykle u mnie, jest troszeczkę aluminium odlew, nawet sporo tego mosiądzu popobielanego, troszeczkę mosiądzu żółtego, no i kabelki, które ze sobą zabieram, w domu się z nimi bawię, w domu sobie je skuruję. No i co, wyciągamy wagę i zobaczymy, ile to wszystko jest warte. No i tak, jest waga. I co, lecimy z tematem,
Może tak, zaczniemy od aluminium odlew. Ile tego mamy? 50 gram po 6,20 w dniu dzisiejszym na Meteleo. 6,20, 31 groszy za ten aluminiowy odlew dostaniemy. Zapisujemy, odkładamy, ważymy dalej. Mosiąc pobielany, coś to w ogóle zaważy, czy nie zaważy? Jest tam 5 gram po 20 zł 40 groszy. 10 groszy za ten mosiąc pobielany, zapisujemy, już mamy 41. Oczywiście mosiąc pobielany trafia do wiadereczka z mosiącem pobielanym. Zbieramy wszystkie gramy, a potem mamy kilogramy. Mosiąc żółty, czy on w ogóle coś zaważy? No nic nie zaważy, ale oczywiście trafia do kuwetki z mosiącem żółtym. Trzeba zbierać. Pyk. No i co? Miedziuszkę na razie na bok. Teraz sobie zważymy złomik. No tak, tego najwięcej, to najcięższe elementy. Pyk. Drobnice. I co tu mamy? 520 gram. Ja liczę po złotówce. 52 grosze za wszystko. Dodajemy, już mamy 93 grosze. Oczywiście wirnik trafia do wirników, a złom do złomu. No i co? No czas na naszą prawdziwą miedziuchę. Cyk, ile mamy? 55 gram. W dniu dzisiejszym po 30 zł i 90 groszy na stronie Metaleo. Złoty 70 zł za tą miedziuchę. Zapisujemy, no i w sumie 2,63 wyszło nam z takiej właśnie chińskiej sowy, chińskiego miksera, także nie jest źle, miło zostałem zaskoczony, że to jest miedziucha i oczywiście miedziucha zasila nasze zielone wiadereczko. No i co, nie ma co przeciągać, wielkie podziękowanie dla Marcina, sponsora tego odcinka. Standardowo, jak się podobało, zapraszam do łapkowania w górę, jak nie to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, zapraszam do oglądania reklam, bo to wspiera kanał Flaming Recycling. Zapraszam do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tego flaminga. I na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!